Coraz szybciej się starzejemy. Niestety dane demograficzne nie pozostawiają złudzeń. Według obecnych statystyk GUS-u rodzi się o 30% mniej dzieci. To odpowiedni moment na to, aby myśleć o tym, co w przyszłości. I to właśnie tu, na Śląsku, rozpoczęto rozmowy na temat polityki senioralnej. Jednym z rozwiązań ma być budownictwo wspomagające. Magda Sincewicz. To oni najlepiej wiedzą, czego im potrzeba. Co jest potrzebne dla starych ludzi, dla starszych ludzi? Przede wszystkim jakieś domy opieki. I to muszą być porządne domy opieki, nie takie jak do tej pory były, prawda? Przez te całe dziesięciolecia to się nie da opisać, ale myślę, że to się poprawi. Mam taką nadzieję. Nadzieja ta już niedługo może się ziścić, bo właśnie tutaj, w Katowicach, rozpoczęły się dzisiaj rozmowy dotyczące m.in. stworzenia miejsc, w których osoby starsze mogłyby znaleźć całodobową pomoc. Wiemy, że ten problem jest najbardziej nabrzmiały, albo jednym z wielu mocno nabrzmiałych. Od wielu lat mówimy o tak zwanych więźniach czwartego piętra. Są oczywiście różne programy, ale one wszystkie gdzieś tak finansują dość jednostkowo, że nie są na tyle powszechne, aby osoby starsze, jakby samorządy odczuły, że mogą rzeczywiście budować takie, czy wprowadzać takie powszechne rozwiązania dla osób starszych na swoim terenie, tak żeby one były w swoich mieszkaniach, ale były też zaopiekowane. Bo tej opieki będzie potrzebowało coraz więcej osób. Zgodnie z prognozami za 20-30 lat ludzi po 60 roku życia będzie w Polsce aż 80%. Dlatego nie ma czasu. Potrzebne są systemowe rozwiązania. Demografia nie jest optymistyczna i dlatego właśnie, że mamy tego świadomość, staramy się uczynić jak najszybciej i jak najwięcej, aby przygotować osoby jeszcze dziś nie dość przygotowane na wiek senioralny do tego, żeby się godnie starzały. My mamy problem z edukacją. Temat starzenia się, mam wrażenie, jest takim trochę tematem tabu. Każdy ma takie poczucie, że będzie wiecznie zdrowy, wiecznie aktywny. Bo właśnie o jak najdłuższą aktywność seniorów chodzi i to nie w osamotnieniu.